Magdo, jesteśmy dzisiaj w Grodzisku na gali charytatywnej. Będziesz śpiewała? Tak, będę śpiewała. Dzisiaj mam przyjemność zaśpiewać dla Kingi i mam nadzieję, że uda się zebrać odpowiednią sumę, żeby pomóc. Czy chętnie bierzesz udział w takich galach charytatywnych? Pomagasz? Tak, bo gdzieś tam we mnie zawsze jest coś takiego, że kurczę, skoro możemy, skoro jest w nas siła, to dlaczego by nie pomóc? Skoro jest w każdym z nas jest choć trochę dobra i gdyby połączyć to dobro, to będzie wielkie. Ty zaśpiewałaś piosenkę do filmu o piesku królowej. Powiedz, jak to się stało? Kto ci zaproponował to nagranie? Współpracowałam wcześniej właśnie dubbingując inne filmy i tak się wydarzyło, że powstała propozycja, żeby stworzyć piosenkę razem z panem Piotrem Rubikiem. Pan Piotr jakby skomponował muzykę. No i ja z Oliwką Wieczorek zaśpiewałyśmy. No i strasznie nam się to spodobało, jak to w ogóle wyszło, teledysk, no i piosenka i potem mogłyśmy w końcu obejrzeć też film i usłyszeć siebie w kinie. To było coś niesamowitego, naprawdę. Od zawsze śpiewasz? Można tak powiedzieć, aczkolwiek zawsze byłam taką bardzo nieśmiałą osobą i nigdy wcześniej nie pomyślałabym, że mogłabym stanąć na scenie. Więc gdzieś tak od około 14 roku życia stanęłam pierwszy raz i pokonałam taką swoją barierę, że to tam właśnie czuję się dobrze. Mimo tego, że to jest takie niekomfortowe miejsce, bo nie zawsze stoimy na scenie, nie codziennie się to zdarza, to jednak tam się czuję najlepiej. A pamiętasz, gdzie to było? Gdzie pierwszy raz zadebiutowałaś na dużej scenie? Na dłużej. Chyba to był Ocean Park Władysławowo, gdzie właśnie Michał, który tam bardzo prężnie wszystko rozwija, zaprosił mnie i dzięki temu mogłam wystąpić na tak wielkiej scenie przed Kleo i Donatanem, przed Dawidem Kwiatkowskim i to było naprawdę dla mnie coś wow, coś wielkiego. A teraz pracujesz nad jakąś płytą, czy co się dzieje? Tak, teraz wydałam już dwa single, które są bardziej, można powiedzieć, takie nie do końca profesjonalne, tylko jeszcze w tej takiej YouTube'owej strefie, ale pracuję już powoli nad czymś naprawdę bardzo dużym, no i chyba zbliżamy się do tej wymarzonej płyty. A powiedz mi, jaki rodzaj muzyki ty preferujesz? W którym kierunku jesteś, do którego kierunku się zbliżasz? Najbardziej lubię coś takiego łapiącego za serducho. Wiadomo, że to wtedy jest trochę smutniejsze, ale też dające taką nadzieję. I to jest właśnie najbliższe temu, co robię, ale gdzieś planuję, żeby zrobić coś takiego, co byłoby skoczne, zabawne i mam nadzieję, że to też się uda kiedyś zrobić. Ale pracujesz też w dubbingu, tak? Rozumiem, że to jest już jakby twój pewien rodzaj pracy? Chyba nie do końca pracy, bo gdzieś tam miałam okazję spróbować dopiero tego wszystkiego. Jest to bardzo, bardzo trudne, bo wcielić się w czyjąś postać głosem tak naprawdę tylko jest naprawdę ogromnym wyzwaniem, ale próbowałam i bardzo się cieszę, że miałam taką szansę. Co nam dzisiaj zaśpiewasz? Zaśpiewałam na pewno dwie swoje piosenki i dwa covery. Jedna z tych moich piosenek nazywa się Leć i właśnie pomyślałam, że dzisiaj będzie idealnie pasować do tego wszystkiego, żeby po prostu rozwinąć skrzydła mimo wszystko, mimo wszystkich trudności i lecieć po swoje. No dobrze, dziękuję ci bardzo za wywiad i czekamy na twoje utwory. Dzięki.